Nie zapomnę tego momentu, jak wchodziłem do tego pokoju kilka lat temu. Usiadłem, zupałem się za głowę i zacząłem się zastanawiać, co to teraz będzie. To był moment, kiedy zainwestowałem pieniądze w słodkie fanaberie, cukiernie. Maszyny do pączków do dzisiaj mam w garażu. <ścoughs> Hit to tą maszyną muszę w końcu sprzedać. Ale wszedłem do tego pokoju i właśnie sobie uświadomiłem, że straciłem wszystkie pieniądze całej, całej rodziny yy, przez, nie, przez felerny biznes. 700 tysięcy złotych poszło, puf. puf około 8-10 miesięcy. Po prostu się tak jakbym nie spukał w kiblu. Siadam tutaj, na tym fotelu i zaczynam myśleć, Boże i co teraz? Co ja, co, co ja zrobię? Znowu od początku. Bo to było drugie bankructwo. <laughs> nie znacie to, wiecie, że jeszcze było wcześniejsze. I ten wydech, i mówię: Boże święty, i co teraz? I teraz najpiękniejsze było to, że zacząłem myśleć, że jak ja bym chciał mieć święty spokój, jak ja bym się chciał w końcu się nie martwić o pieniądze, jak ja bym chciał nie móc chodzić do pracy, bo to był czas, kiedy ja pracowałem po. 15-18 godzin na dobę. Cały czas ja pracowałem. Ja byłem w, w moich, moich firmach każdym. Grałem w tenisa wtedy, ogarniałem Football Training Center, wystawiałem faktury, yy, pociłem rachunki, yy, księgowość po troszeczku tam ogarniałem, zamawiałem koszulki, piłki, sprzęt. Ja byłem człowiekiem od wszystkiego. I jak jeszcze mnie dobiła ta sytuacja z tym, że te słodkie fanaberie, generalnie okazały się fanaberią, Stwierdziłem, że ja muszę zrobić coś, żeby nie musieć już nigdy więcej pracować. I kochani, to, że traciłem pieniądze i straciłem po prostu je przepotężne, to jest jakby jedna rzecz przez błędy, przez złe inwestycje. Ale to, czego ja bym Was chciał przestrzec, to jak nie popełniać tych błędów, budując swoją markę osobistą. Kochani, dzisiaj, kilka lat później, kilka lat to nie wiem, to jest 6-7 od tego największego dramatu, bo od czterech lat dopiero buduję świadomie swoją markę osobistą. E, obecnie zarabiam 50 tysięcy tylko i wyłącznie na samej marce osobistej. E, 30 tysięcy z tego jest pasywnie i minęło zaledwie kilka lat, tak naprawdę cztery, odkąd zacząłem w ogóle cokolwiek robić w internecie. Już nie mówię, że to było profesjonalne na początku, bo nie było. Ale zacząłem. I dzisiaj 4 lata później wygląda to naprawdę dobrze. I chciałbym wam opowiedzieć, jak yy, nie tracić pieniędzy, bo to myślę, jest jeden z klucz do sukcesu, żeby nie dać ciała po drodze, do sukcesu, bo gdybym mądrze rozegrał tą drogę, gdybym miał tą wiedzę, co mam dzisiaj, zaoszczędziłbym w te 6 lat z milion złotych, i gdybym wiedział jak zainwestować te pieniądze, które zostały roztrwonione na głupie biznesy, na złe decyzje marketingowe, na, na masę błędów, jakie popełniłem, nie chcę myśleć, gdziebym był, gdybym miał tą wiedzę. Z tego miejsca chciałbym was bardzo zaprosić na zupełnie darmowy webinar, gdzie rozwinę tę kwestię i dostaniecie ode mnie tipy zupełnie za darmo e, związane z tym, jak inwestować te pieniądze, żeby wzrastać jako marka osobista, a nie a nie marnotrawić się na różne sposoby. Także kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie. Nie mogę się doczekać. Dwie godziny wiedzy. Także do zobaczenia. 20 maja, godzina 20. I więcej informacji macie w linku poniżej. Trzymajcie się i do zobaczenia.